Dzisiaj z panią minister tutaj chcieliśmy podyskutować razem z mamami, młodymi mamami, co najbardziej jest potrzebne dla pań, dla kobiet, dla mam. Jedna z pań, pani Justyna, powiedziała mi tak pięknie, że to trzeba przede wszystkim promować macierzyństwo jako coś, co kobiecie bardzo dużo daje, a nie tylko coś, co obciąża, coś, co dodatkowo tworzy obowiązki. To oczywiście kobiety najlepiej wiedzą, jak do tego podejść, ale my chcemy to, co możemy w ramach instytucji państwowych, w ramach pomocy finansowej przekazać rzeczywiście paniom, przekazać kobietom. Wiemy doskonale, że to właśnie rodzina, dom rodzinny, mieszkanie jest tym miejscem, w którym rodzą się uczucia, emocje, wychowanie, miłość i mamy, a dzisiaj ich dzień. I z tego miejsca chciałbym wszystkim mamom raz jeszcze złożyć najlepsze, najcieplejsze, najserdeczniejsze życzenia. Mamy o to przede wszystkim dbają, najpiękniej jak tylko mogą. Tutaj rozmawiałem z paniami, które miały jedno dziecko, dwójkę, trójkę, nawet aż szóstkę. I wiem doskonale, że ta nasza pomoc, ta polityka rodzinna, prorodzinna jest potrzebna. Ona jest bardzo, bardzo dobra, bardzo ważna. Wszystkie panie to potwierdzały. Ale także oprócz naszego wielkiego programu Rodzina 500+, w wyniku którego przekazaliśmy już polskim rodzinom około 150 miliardów złotych. Obok programu Dobry Start, który też dotyczy blisko 4,5 miliona dzieciaków i młodzieży. Obok tych programów chcemy ruszyć z czymś, o czym tutaj panie nam bardzo pięknie opowiadały, mianowicie rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Dlaczego? Otóż kobieta, która po urlopie macierzyńskim, po tych 12 miesiącach wraca do pracy, przeżywa jeden z najtrudniejszych momentów właśnie na styku życia osobistego i pracy zawodowej. Wracać do tej pracy czy nie? Zatrudnić nianię? Posłać dziecko do żłobka? I chcemy pomóc na te pytania we właściwy sposób odpowiedzieć. W tym najtrudniejszym okresie pierwszych kilku lat, pierwszych trzech lat. Pierwsze 12 miesięcy urlop macierzyński, 80% płatny i kolejne dwa lata, czyli od 13 do 36 miesiąca życia dziecka. Stąd ten pomysł na rodzinny kapitał opiekuńczy, który będzie też możliwy do wykorzystania w sposób jak najbardziej elastyczny albo w ratach comiesięcznych czy większych, co kwartał. Tutaj zadecydują o tym rodzice. Chcemy, żeby mieli tą dodatkową jeszcze pulę środków, ten dodatkowe wsparcie ze strony państwa, które ma pomóc w podejmowaniu tych decyzji takich najbardziej zasadniczych. A najbardziej zasadniczą decyzją jest to, żeby Polska trwała, żeby Polacy, polski naród trwał, polskie społeczeństwo, a tego bez dzieci, bez młodzieży, bez mam przede wszystkim, bez trudnych decyzji dzisiaj nie będzie. I dlatego rząd Zjednoczonej Prawicy będzie robił wszystko, żeby krok po kroku poprawiać sytuację polskich rodzin i oprócz tych już wdrożonych projektów Mama 4+, czy wszystkie projekty o charakterze pomocy bezpośredniej, żeby dodatkowo opracowywać nowe zmiany ustawowe, regulacyjne, które mają pomóc mamom, pomóc polskim młodym rodzinom w podejmowaniu tych najpiękniejszych, najważniejszych decyzji w ich życiu.